Lipiec na szkolnej to bardzo dziwny czas. Krzysiek nie wyrzuca żadnych materiałów, zupełnie jakby dostał bana. Choć z drugiej strony słyszymy od Wojtka, że po prostu rozleniwił się jak nigdy. Pierwszy film na kanale Kononowicz Original pojawił się dopiero w połowie sierpnia, natomiast lipiec został ewidentnie zdominowany przez aferę latową. Zapraszam do kolejnego odcinka Kroniki Uniwersum sezon 2018. 1 lipca. Standardowa, sfrustrowana żona przy obiedzie i słynne kompendium podatkowe. Temu właśnie trzeba będzie chyba naprawdę stąd opuścić ten teren. To twojej prywatności. Miałeś drzewo porąbać, te popiłować. Zima przyjdzie, będzie piłował. A na nic nie ma czasu. Najeść się, żeby obiad mu robić, wszystko mu robić, wszystko właśnie robić. 400 zł jeszcze płacić, to mam za wszystko płacić. A on ani złotówki. Ciekawe, co on kupił, jak on dostał te... na co on wydaje te pieniądze, 810 zł dostał za reklamy. Tacy ludzie są, oni zazdroszczą, że ja kłamię, że ja po prostu na terapię nie chodzę. Jakiś ja podatek muszę płacić, jak YouTube'a zabiera, oni potrącają. Ludzie wysyłają, to darowizna jest, przepraszam bardzo, a za darowiznę nie płaci się podatku. Swego czasu nagrałem film Afera podatkowa, w którym wyjaśniłem, jaka jest prawda odnośnie tych pieniędzy i płatności, a konkretnie przepowiedziałem, że major zapłaci grube kafle za nierozliczanie się ze skarbówką. Wojtek jak zwykle przyjął taktykę chowania głowy w piasek i udawania, że problemu nie ma. Niektórzy pod moim filmem pisali, że Suchy nie musi prowadzić działalności, rodząc coraz bardziej sprzeczne ze sobą uzasadnienia podatkowe i cisnąc, jak to ja nic nie wiem, a się wypowiadam. Szczęśliwy czas pokazał, kto ma rację. Przyszedł kwiecień 2019 i major musiał się rozliczyć, bo jest to regulaminowy wymóg tip and donations. Zawitał więc do skarbówki, gdzie przysolili mu ponad 4000 zł podatku. Kazali zarejestrować działalność, a to jeszcze nie jest koniec. 2 lipca. Powrót majora z terapii i podjęcie kroków w stronę wyprowadzki. O kultura, bekać. Ja jem, a ty bekasz. No bekaj, co to? To ja nie jestem świnią, bo chciałem, żeby pomogli mi znaleźć coś ciekawego do mieszkania, bo mi tutaj nie podoba mi się tutaj mieszkać już. Starszy po prostu tego wszystkiego, tego słuchania jak wygadowania nie wiadomo czego. Ja nawet z terapeutką rozmawiałem, bo pytała się, gdzie będziesz mieszkał, a za co będziesz, czy będziesz miał za co płacić pokój. Wysyłając majora na terapię, Krzysiek wyświadczył mu ogromną przysługę. Major trafił w ręce naprawdę mądrej osoby, która wykonała z nim świetną pracę. To na terapii nauczono majora, że jeśli szanujesz pieniądze, to pieniądze szanują ciebie. To na terapii powiedziano majorowi, żeby się ubezpieczył. To na terapii nauczono Wojtka robić oszczędności. Również tego samego dnia major wyjaśnia, że Krzysiek zrobił się na tyle leniwy, że nawet nie chciało mu się pójść do urzędu pracy, przedłużyć bezrobocia. Nawet trochę niewyraźnie w dalszej części sugeruje, że Krzysiek nie chce nagrywać na swój kanał i próbuje wymuszać, żeby to major nagrywał jego, wrzucał mu na kanał i jeszcze za to mu płacił. Gruby się spas, że godził się, nie pilnuje, nie jest w ogóle znów zarejestrowany. Miał 20, w tamtym miesiącu 27 iść do zatrudnienia. On w dupie to wszystko ma. On patrzy, żeby ludzie robili mu zdjęcia i żeby dawali mu 30 zł. Za darmo, jak to się mówi, że ja będę mu filmy nagrywał, rzucał na kanał, żeby on sobie dorabiał się w taki sposób i na byle co wydawał. 4 lipca. Kononowicz pije mleko na akord. Krzysiek będzie pił, ma 2 litry duszki wypić mleko. Proszę skierować kamerę na mleko, żeby wiedzieli, że... No to jest tutaj. Już, pić. Nie słyszę start. No to odkręcę i pij. Odkręcony jednak. No to... Start. 3, 4.
No widzicie. Jednym duszkiem. Do końca nie ma... Nie ma awarii. Przegrał 8 litrów. Myślałem, że dam radę. 8 lipca. Na Szkolną przejeżdża jakaś genialna grupa widzów i robią karaoke. Bardzo ślicznie. Bardzo ślicznie, jak to się mówi. Wspaniała kobieta, o cholera. Ale to, Przepraszam bardzo. Tak. No bo nie ma. Właśnie. Ola bardzo ładnie śpiewała tam. No pewnie, cudownie. Mortadela pałacowa. Mortadela pałacowa. Ciebie krąży ziemia. A pod kolanem. Ale ziemia jest płaska. Jesteś tylko na jedno ślada. Również tego samego dnia zamach był podczas Knighta. Wykopywaj lodowiec co swoim wypadku, jak spadł z balkonu z 5. piętra na główkę. Zaraz struś u 3 złote. Dobry brun. 9 lipca. Chłopaki, aby poprawić swój wizerunek i zniwelować oskarżenia, że paczki od widzów to się u nich w ogóle marnują i nie są w żaden sposób sensownie używane, postanowili jakąś część z tych rzeczy przekazać dla dzieci. Film składa się z nagrania drogi ze Szkolnej do miejsca docelowego, niby trochę nudnawo, ale patrzcie, patrzcie, co my tutaj mamy. Na swoim terenie Krzysiek nie używa laski, ba, nawet wygląda na całkiem wysportowanego i dobrze sobie radzącego z chodzeniem, ale gdy tylko wychodzi na zewnątrz, to... Również tego samego dnia major dowiaduje się, że kanał Całe Te Talk Show robi sobie z niego żarty. Przy okazji dojrzewa afera Atowa. Całe te, kanał ten, łamiesz prawa autorskie, że jakaś walka, że niby z Krzyśkiem, a ja mówiłem, że ja mam Zuzię i po prostu, a ona z Lublina. Nie wiadomo, to też jest jakiś fałsz. Nie wiadomo, oni specjalnie takie rzeczy robią, żeby po prostu skusić mnie. Nie wiadomo czego, że coś też on nagrał. Całe te. Że niby tata dzwonił do Zuzi i... Witam, dzień dobry, proszę pana, moje nazwisko Adam Wiśniewski. Czy ja mam przyjemność z panem Wojciechem Schodolskim? Tak. Proszę pana, ja jestem tatą Zuzi, pewnie pan kojarzy. Dzwonię do pana w takiej sprawie, że ona miała dużo telefonów wybieranych na telefonie komórkowym, więc postanowiłem do pana zadzwonić. Proszę pana, Zuzia jest w ciąży. Dobra, jestem w ciąży. Proszę pana, nie jesteśmy na ty. Ja jestem jej ojcem. Halo, jakim ojcem? Jak ojciec pływa na statku. Tak, jestem marynarzem, owszem. Pływam na statku. Dziewczyna ma dopiero 16 lat, proszę pana. A jedyny numer, który jest wybierany, to jest tylko do pana. Gdzie 16 lat? Proszę pana, ja chyba wiem, ile własna córka ma lat. Dziewczyna ma dopiero 16 lat. Proszę. Czy pan w ogóle zamierza cokolwiek zrobić? Płacić alimenty, czy się opiekować tym dzieckiem? My oczekujemy, że pan stanie na wysokości zadania w takim razie. Możemy zrobić badania genetyczne w takim razie. No pewnie trzeba robić już. Ona była ze swoją koleżanką tutaj u nas, ona tylko była pół godziny.
Wystarczyło pół godziny w takim razie. Bo, że swoją klasą, bo ona skończyła technikum. Technikum skończyła, gimnazjum proszę pana skończyła. Nawet 18 lat. Halo, proszę pana, jeszcze nie skończyłem. A few moments later. Cześć, to ja, Zuzia. Właśnie po telefonie Pawła Kowalewskiego major dzwonił do mnie przestraszony i pytał się, kiedy ojciec wraca. John, ała, tam. Zaraz zobacz, będzie mi nie. Tam, pulko nagrywa. Widzisz? Nie przeklinaj. A widzieliście, ludzie? Drona sobie kupił ktoś i rzuca i nagrywa nas. A ja pokazywał dwa palce na nich. To widzieliście, ludzie. Tylko nie było, było można wyłapać. Ale to w ogóle trzeba zgłosić na psy. Tak. Bo ja zaraz śledzą. Nie ma aparatu, który mnie śpiewa. No i stało się to, co było nieuniknione. 11 lipca, wybuch afery, ewentualnie afera gimnazjalna. To lajt, który się odbył w dniu 11 lipca 2018 w posiadłości znajdującej się na ulicy Szkolnej 17. Na lajcie, prócz mieszkańców, czyli Wojtka Suchodolskiego z prezydentem Krzysztofem Kononowiczem, pojawiły się również dwie 16-latki, co dopiero ukończyły gimnazjum. Obie dziewczyny, znane jako Zuzia, ta z okularami, i Julia, czarna szprycha według wykopu, pojawiły się wspólnie z majorem na kanapie, kiedy to bęben nadzorował wszystko po drugiej stronie pokoju. Lajt trwał około 90 minut, ale widzowie przelali przez ten czas blisko 600 zł. Donaty w pewnym momencie były tak zakolejkowane, że prawdopodobnie opóźnienia wynosiły około 15 minut. Część widzów zaczęła masowo zgłaszać na policję, że na Szkolnej 17 pojawiły się nieletnie, którym grozi demoralizacja ze strony Wojciecha Suchodolskiego. Część widzów była również oburzona próbami podrywu ze strony Krzyśka Kononowicza. Jak można było się domyślić, po wielu zgłoszeniach w końcu pojawiła się policja. Lejt został natychmiast przerwany. Według relacji po zakończeniu streama wszyscy zostali spisani, a nastolatki czekała kara w domu za przebywanie w towarzystwie majora. Na lajcie, wbrew wielu sugestii, wcale nie było alkoholu, jedynie kola i mleczko oraz przeterminowane czekolady. Oto najlepsze urywki z lajta, gdyby ktoś chciał pominąć, to wersja skrócona znajduje się tutaj. O, dama, dama. Pamiętasz? Co? Biała dama. Pamiętasz? A, pamiętam, pamiętam. Ty patrzysz i nie patrzyłaś się na mnie, to moja palcem ci postukałem w kolano. I... Przepraszam, że tak zrobiłam. No to proszę dać całą usta. No. Proszę nie prowokować. Właśnie. Takiego czegoś nie powiedzieć. Tak ludzie mówią. Panie Zuzio. Podaję swój numer ogółem żółta 3 złote. Witam państwa serdecznie. Witam. Tak miłego towarzystwa na Szkolnej 17 to już dawno nie było. Dziewczyny, zaśpiewajcie piosenkę dla majora pod tytułem O mój rozmarnie. Major już w koszulce Ronaldo siedzi. Pozdrawiam. 3 złote. Będę śpiewać, bo nie potrafię śpiewać. Koleżanka w żółtym, jesteś bardzo ładna. Jak coś jestem ze Śląska, może przyjadę do ciebie na małą kawkę minimal. Panie majorze, proszę pocałować Zuzię w usta, a Krzysio Misio niech pocałuje Julkę Bożą. Pozdrawiam. Nie ma takich rzeczy. Panie majorze, jesteście z Zuzią wspaniałą parą ogółem. Pocałujcie się. To będzie dowód waszej miłości. A Krzysia Misia niech pocałuje Julkę Bożą 3 złote. Do dziewczyny w żółtym bardzo ładnie się uśmiechasz, gdy ktoś o tobie wspomina. A zaraz potem fajnie się rumienisz. Dokładnie tak jak teraz. 3 złote. Żołnierze i żołnierki siedzą przy ognisku i zasuwają kiełbaskę.
piękna kobieta. Moje... No, major, takie dwie piękne kobiety obok ciebie siedzą. Uważaj, bo ci zęby wybiję. 3 złote. Nie wydaje. Panie majorze, wyzywam pana, jak to się mówi, na pojedynek o rękę pięknej Zuzanny Bożej. Proszę wybrać dyscyplinę warcaby, Chińczyk albo literaki cały te. Moim sekundantem jest Jarosław Andrzejewski. 3 złote. Widzisz? Na walkę idzie. Kobieto, dawaj więcej. XD, XD. Koleżanka w żółtym ma minę w stylu. Kto zaszło za daleko, XD. Widzę, że resztkami sił powstrzymujesz śmiech. Mrugnij 2 razy, jeżeli potrzebujesz pomocy. Albo uciekaj, póki jeszcze możesz. 3 złote. Milio? Ja już nie chcę. No, no nie chcę mleka, co ty? No stop, mleka tutaj przynosisz. A co? A ty masz prawdę za co? Jesteś! Kreatorst, pozdrawiam wykopi wszystkich wspaniałych ludzi. 8 złotych. Zuzia, to już Julia i przyjechał do mnie i po prostu tu dla nich przyjechał. Major, weź pocałuj tą Zuzię, złapią za kolano, obejmij, no nie wiem. A pan prezydent niech pocałuje pierwszą damę Julkę Bożą prosto w usta. Do kolana, mówię złapa. Major romantyku, zbliż się do Zuzi, przytul ją, pocałuj. A Julka Boża niech pocałuje Krzysia Misionek. Majorze, wspaniałe aniołki, zaprosiłeś ugułem, pozdrawiam. Czy wracacie do Gdyni, uważajcie w okolicach dworca. Tam grasuje 4-ooki Mariusz w towarzystwie Jarka, który pije to, co wydali. Wyjątkowo nieprzyjemne towarzystwo. Zostańcie lepiej na noc u majora. Krzysię w pościele łóżka. 3 złote. Nieszanowny panie majorze, proszę zostawić te biednie dziewczynki Boże. Policja stoi. Kajtek, szacunek dziewczyny, że wytrzymujecie te żenujące donaty. Pozdrawiam panie i panów. 3 złote. Naprawdę. Ja nie powiem. Dobrze. Witamy serdecznie i dzisiaj w naszym radio gościmy specjalną parę. Jest to para Major Jajor oraz Konon Bonon. Dziękujemy bardzo. Polo Zuzia jest śliczna, chyba i ja zakochałem. 5 złotych. Czekajcie na policję, no dzisiaj się żarty skończyły, znowu będzie kłopot, bo komisariat trzeci już powiadomiony o tym, że nieletnie chlają na SZ Kolnej i będzie interwencja znowu. Krzysiu, będziesz się tłumaczył z dziadostwa. 3 złote. A moje miasto to jest Chorość. A moje życie to jest Chorość. A moja miłość to... 15 lipca. Afera kolonopediowa. Afera, która nie rozegrała się w uniwersum szkolnej 17, lecz na kolonopedii, kiedy zostały usunięte artykuły Zuzia, Julia oraz afera Małolatowa oraz zostały wysunięte ostrzeżenia o możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karno-sądowej. Preludium. W dniu 15 lipca 2018 użytkownik Tomasz78 zarejestrował swoje konto na fandomie. Jest to najprawdopodobniej członek rodziny dwóch młodych dziewczyn, których dotyczyły wspomniane artykuły. Atak. W nocy z 15 na 16 lipca Tomasz78 usunął artykuły Zuzia, Julia oraz afera Małolatowa. Do usunięcia artykułu Zuzi dodał także wiadomość, która najprawdopodobniej spowoduje, że te artykuły nie powrócą na nasz serwis. Szanowny panie, jeśli strona nadal będzie pojawiać się w sieci, zostanie złożone zawiadomienie na policję w związku z działaniem na niekorzyść małoletniego, w tym szykanowaniem, publicznym ośmieszaniem. Również tego samego dnia. Pierwszy podlaski system antydronowy. Właśnie czekam. Byłem na tego drona. Właśnie Krzysztof ma tu sera, wziął i po prostu jak go trafi, to a jak będzie spadał, od razu go chlaś, tak, że się rozsypie. Po prostu jego nie będzie. Szanowny panie, to naprawdę, zobaczcie. Mam tu serę i tylko lata tutaj. Nikt się pokaże. Zaraz będzie trącony.
na moim posiadłości. To szpiegowski. To jest szpiegowski dron, a moja posiadłość nie, nie jest do szpiegowania. Podsumowanie mundialu. Jak ta Polska gra? Co oni robili? Oni bawili się. To oni na, chyba na szkoleniu byli, jakimś bieganiu. To i z powrotem. Chyba. Tylko nie kopać piłeczki. Piłeczki. A ogółem weź. Szanowny pan. Do niczego, ja nie będę oglądał. Chciałem powiedzieć, tak. Może sobie mundiale oglądać w telewizorze. Na co? Do czego? Jak? Nie ma mundialu, całkowicie. Idę po telewizor. Ciężki cholera. Koniec z takim mundialem. Bęben w Wietnamie. Welcome in the jungle. Proszę pana, a co pan po robi na moim... No, z kalkulem, tak jak jest namalowaną maturę jajka. A ja panu nie słyszę, co pan gada. A to mis, ja tu nikogo nie widzę. Na Udyńca. Jakiego tu Udyńca? Na dzika. A może ty? Ja słyszał, że pan czatuje na tego, na gargula. Oraz żenujące sceny, na których Conan i Major bawią się dziecinnym asortymentem. Rozwaliłeś mnie! Masz! To nie bezpiecznia! O, baba, to ja! Od tego czasu ciekawych zdarzeń przez długi czas brak. Krzysiek nie nagrywa, a Major jest skupiony na świeżo odkrytym przemyśle jajtowym. 29 lipca. Major rozwala komórkę o ścianę. Major z Białego Stoku chciałby panu donieść, że działam Meksykana na podwórku na powoli 10 rano. Teraz na gdańskich rejestracjach kropka. Chyba Meksykano kupiło prawo brzegu. Pana przyszła, kiedy pan kupił Asterkę za 3 złote. Nigdy nie kupię, bo Major ma moje pieniądze i nie chce dać. O, twoje pieniądze! Chcesz zobaczyć, jak telefon będzie rozty? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Twoje pieniądze mam, komunista, kur... Bardzo dobrze, ja nie będę dotykać. Ja sobie kupię nowy. Widziałeś? Jak? Jak rzucił? A co? Widziałeś? A to mnie nie stać? I to będzie mówił, że przeze mnie. Zaraz. Wtedy będziesz świadką. Taką rzuca. Widzisz? A po nim mówię, że... Twoje pieniądze mam! Że ja winny jestem. Ale widać. Kupity tylko ekran. Kupię drugi. O, widzieliście? Jeżeliego ja mam pieniądze. Za światło 10 tysięcy płacę. Za wszystko płacę. A za internet płacę. A on mówi na samochód, żeby mu... Wezmę pieniądze i sobie kupię nowy telefon. I numer zmienię i nikt będzie wiedział. Widzisz? I to przeze mnie będzie. Zaraz. Pójdziesz ty, będzie jechać na mnie jak po psie. No, jak po psie. Tak! Smacznego! Dla ciebie tylko dawać! Na kotleciki, schabowe, wszystko. Tobie wszystko dawać. Wszystkie pieniądze. Krzyżę? A co ja rzucał? Krzyżę? A bierzesz to? O. 31 lipca. List do Meksikano. Wam obiecałem list do M, czyli do Meksikano. Od pana K. Zaraz będziemy otwierać. Zobaczymy, co w nim jest. Naprawdę na żywo wam to przeczytam. Komisyjnie będę otwierał. Komisyjnie. I co by tam nie było, przeczytam.
Co by tam nie było, przeczytam, o ile rozczytam. A widzę, że już będzie problem z czytaniem pana K-pisma. Wiecie, zobaczcie. Chyba to zrobię specjalnie, żeby mi utrudnić. Dobra, zrobimy to tak. Są pieczątki, tak jak mówiłem. List jest oryginalny. No i przejdźmy do czytania. O cholera! Białystok dnia. Ja poważnie wam to czytam. Oczywiście pieczątka jest. Szanownego pana alkoholika Jarosława Andrzejewskiego. No i to jest mu adres podany i tak dalej. Wniosek bardzo pilny. Szanowny panie alkoholiku Jarosławie Andrzejewskim. Ja, obywatel Krzysztof K., zwracam się do pana z taką propozycją, ażeby pan pod, kurde, ale on pisze niewyraźnie, szykował pokoje do zamieszkania u pana alkoholika dwóch osób takich samych alkoholików jak pan. Jak pan jest od urodzenia alkoholikiem i może jeszcze tylko tego narkomanem. No oczywiście, jestem narkomanem. I kurde, ja już się śmieję. Dajcie spokój, ale to trochę potrwa. A to są osoby na przykład Mariusz z Krzaków, alkoholik, narkoman. Kolejna obraza, to się przyda na dowody. Który posiada rentę inwalidzką, rentę inwalidzką, a pan chcesz od tego człowieka wyrwać rentę, wszystkie renty. Nie wiem, słuchajcie, nie jestem w stanie tego doczytać, naprawdę. Może jak ktoś jest bardziej piśmienny, to ja wam to po prostu przybliżę. O, i może jak ktoś da radę to przeczytać, powolutku, to niech mi to przetłumaczy, bo ja nie jestem w stanie tego przeczytać, a w każdym razie pokazuję tą niespodziankę. Czyli chodzi generalnie o to, że ja rozpijam Mario, ponoć. Jest zezwolenie, także w porządku. Będę miał kolejny dowód na to, że facet ciemnia. Tak więc zamykamy lipiec 2018. Mam nadzieję, że zbytnio się nie rozgadałem. Dziękuję za wytrwanie do końca wszystkim, którzy wytrwali i gorąco, serdecznie pozdrawiam. Szef sztabu.